halo, hejka. W ogóle zdenerwowany jestem, bo mam buntowników w Egipcie i mamy lucy, ty nie uwierz. Oni nie chcą dać prawa przemarszu. I oni są tak głupi, że myślą, że ja się nie odważę, a ja się odważę. Co jest lepsze? Holy War czy imperializm, jak myślisz? Imperializm. Taniej bierzesz prawki na imperializmie. No to super, bo mam do zawierania im pewną prowincję, nazwę Tarana, Rana, 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 która jest raną w moim, kurczę, boku, że tak powiem. Ty z boku. Nieśmieszne żarty. Żeśmy się pośmiali. No, żebym cię powyzywał, bo taki ze mnie zaczepny. Zaczepny charakter. To było słowo, którego szukałem. Kurczę. Przypomniałeś. Przypomniałem sobie po jednym odcinku. Dobra, idę uratować Egipt przed jego własnymi buntownikami. I w sumie zakończyć egzystencję Mameluków. Z tego, co widzę z Maroku, mam... No i jeszcze mam tylko kilka miesięcy trusa, więc o, 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 o. A jakie ty masz plany? Opowiedz. Ja będę jednoczyć ziemię. Właśnie podbiłem Riazań, kończę istnienie papieża i zaraz będę koalicję pewnie atakować. Kończysz istnienie papieża? Gdzie on teraz w ogóle się wycofał? No, jeszcze jest w Italii. Rzeczywiście. Biedny papież. Biedny, smutny papież. Ty biedny, smutny papieżu. A ciekawe, kto był w ogóle papieżem. Możemy, nie możemy tego sprawdzić, nie? Szkoda. Szkoda. Fajnie byłoby wiedzieć, czy na przykład... Chociaż nie, Polak nie może zostać papieżem, bo ty jesteś Polakiem. Za dziecka. Jakby zmienił religię. W ogóle korci mnie, żeby w La Manche jeszcze zbustować produkcję złota. To już będzie moja trzecia kopalnia złota i mój przychód byłby już tak szalony, że ja nie wiem. Wiesz, że w pewnym momencie miałem 50 inflacji na tej kampanii, myślę teraz. Ile? 8. A, to całkiem nieźle. No wiesz, to jest tylko dowód na to, że inflacja, tylko numer. Dokładnie. A ja zbuduję sobie, z racji, że tutaj mi grozi, że jakimiś w ogóle wojnami, to ja sobie pobuduję trening filcy, gdzie moja armia już będzie powoli się trenować. O, tak. I zbuduję stock exchange, bo tak, o, dobrze, cudownie. Ostatnio swoją drogą rozmawiałem z widzami i zapytałeś mnie, niedźwiedziu, jak ty to robisz, że jesteś taki potężny i taki w ogóle niesamowity w Europkę? Ja to powiedziałem prosto i zgodnie z prawdą. Slewik mnie nauczył. Tak, tak było. To jest trochę prawdziwe. No, tak było, tak było. Swoją drogą, nie wiem czy to widziałeś, ale się pojawił renesans. Boże, oświecenie się pojawiło. Renesans, to byłoby śmieszne. Renesans się pojawił, a ty wprowadziłeś złotą erę. A ty, bulwo, ja wiem dlaczego ty złotą erę teraz wprowadziłeś. Jak dasz mi... Ja już jestem pierwszym great powerem. Teraz czuć tą różnicę w absolutyzmie, bo zobacz, przed chwilą jeszcze mieliśmy tyle samo dewa, a już jest różnica 500 prawie. Aja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 j
nie polecam, 2 na 10. Pluję na taką mechanikę totalnie. Pluję. A ile masz przychodu teraz tak na czysto? Ile teraz dostajesz? Na czysto 80. A widzisz to. No to nie umywasz się do mojego 114. Nie umywasz. Zbudować workshopy, zabudować cały kraj, przygotować się na odejście tego gałgana z północy. Dobra, doskonale, doskonale. Dobra, teraz tylko jeszcze mameluków tutaj dogryźć muszę, bo tu widzę, że o dziwo mają jeszcze jakieś prowincje. Sam się zdziwiłem, ale mają jakieś prowincje. To wierzysz w ogóle, że oni mają prowincje? No, bardzo dobrze. Koalicje byli przeciwko tobie nawet. No, przez chwilą tak. Przez jeden malutki moment ten ich władca, jak on się nazywa? Ich władca, co za debil tam siedzi jakiś, kurczę. Sułtan Jusuf II, Haszmit, miał jakieś zaćmienie mózgu i wtedy dołączamy do koalicji przeciwko Bizancjum. I no niestety jego tam ramaszkowie, czyli inni tam kurczę jacyś lokalni władcy powiedzieli, czy pan w ogóle używa mózgu, bardzo fajna rzecz, polecamy, bo to nie brzmi najlepiej, to nie brzmi jak dobry pan, no po prostu nie tędy drogę. Swoją drogą, a propos drogi, dlaczego ja im tej pozwoliłem w ogóle dojść do mojego fortu? Super, upadłem ich stolicę szybciej niż oni mi jakiś randomowy fort, który ma drugi poziom, więc to niech to świadczy o potędze mameluków. Niech to świadczy o potędze mameluków. Dionizos Kantakuzenos. Mówi ci to coś? Ale tak, to był najlepszy przyjaciel. No, tak też wydaje mi się właśnie, tak. Spojrzałem na niego, patrzę, krzywy nos ma. Na pewno zna z Lewika. Jakie to ma ze sobą połącznie? Nie mam bladego pojęcia. Ale mogę skać 3 inflacji albo stracić stabilność. Nie no, wolę 3 inflacji mimo wszystko. Ale skoro mowa o inflacji, to może sprawdzę, jak tam wygląda to wszystko. I widzę, że no, jest stabilnie. Nie ma tragedii. Naprawdę, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Dobra, moje wspaniałe armie. Idźcie zaorać tego mameluka.
Chcemy od niego prowincję Taranę, chcemy te tutaj prowincje w Egipcie, bo to nasze prowincje etnicznie należą nam się. W sumie prowincje na tych pustyniach też można byłoby zabrać. No, why not? W sumie pełną aneksję mógłbym im zrobić. Po co ma taki mameluk istnieć i do koalicji jakiś dołączać? W sumie cały Półwysep Arabski mógłbym podbić. Po co w ogóle ktoś miałby tutaj mieszkać, kto nie byłby mną na przykład? Bizantyjczykom należą się takie piękne dostępy do pięknych... Ja widzę, że masz problemy z mutownikami. Wiesz co? Pomogę ci. Wysyłam tam Ary. Ja już idę. Pomogę. No serio, stary. Serio. Zrobię to. Pomogę ci z buntownikami. Będzie dobrze. Naprawdę. Stary. No, za późno. Już jestem. No, widzisz, a chciałem ci pomóc. Zobaczę, co się z twoją Arią stanie w przyszłości. Z tymi grozisz. Pamiętaj, że to ja mam tutaj takie chore ilości. Kurczę, nie mogę ci supportować rebelsów. Cholera. Proszę, ożeń się ze mną. Tutaj Czy ty oplułeś właśnie moją tutaj żonę, czy tam co tam ci wysłałem, żebyś się z tobą hajtnęło? Czy ty to oplułeś? Ja nie. No, nie zaakceptuj. Oplułeś to. Ona przyjechała z takim, że o, ale będę, kurczę, wyjdę za mąż, za... Kto tam w ogóle u ciebie rządzi, ten bałwan? Który to? Zygmunt. Zygmunt Landskoronski. Brzmi jak taki człowiek, który opluwa właśnie. Brzmi jak taki człowiek, który pluje. Po prostu, jak ty tak możesz? Aż strzelam do murów tego tutaj zamku na Arabii. Wysłałem taki komunikat. Opluli moją córkę. Strzelcie do murów. Ale oni nic nie zrobili. Nieważne, strzelcie do murów. I 100% szans na upadek to... No właśnie. Dziękuję. Mamelucy, słuchajcie. Macie jakieś pieniądze? O dziwo. 180... O kurczę, zabieram. I pełna aneksja. Oświadczam, że kraj o nazwie Memelucy i tutaj można by postawić kropkę, bo nie istnieje kraj o nazwie Memelucy, więc nie ma co oświadczyć. Dobra, armio, moja armio, tutaj zapraszam, tędy. A ja właśnie kończę potęgę Ulmu. Co, kończysz potęgę Ulmu? Czemu? W górach ich atakuje. Czemu ty atakujesz Ulm? Czy ty zdajesz sobie sprawę, że Ulm... Ulm to jest kraj, którym, na przykład, nie wiem, World Conqueror'a można sobie zrobić. A wiesz, ja je zrobiłem nigdy? Nigdy? Ale to ciebie nubek. To jak ty nie zrobiłeś, to ty nubek jesteś. A wiem, co mówię. O, Golden Era we Francji. Super. Naprawdę. Dobra, korowanie rozpoczęte, Arabia zabezpieczona. No to teraz pora udać się na Maroko. Super. Idę tam powoli. Idę i nie wiem, kiedy wrócę i czy w ogóle wrócę. W sumie to mógłbym tam forty postawić, to wtedy miałbym pewność, że nie przejdą. Ale z drugiej strony, czy mi się chce... Nie chce mi się. Tam w taki fort. Ja znalazłem armię Ulmu w ogóle. Spójrz na północ mojego państwa. Co się dzieje? No, to jest skrawek mojego państwa. Co tam się dzieje? Armię Ulmu znalazłem. O, jest, oczywiście. Wycofała się na... Wow. Ja się nie wycofałem. Byli. Oni przyszli ze Szwecji. O! Oni tam... A jakie piękne mają czarne kurtki, czy to widzisz? Jakie oni mają piękne, kurcze, transmogi, jakie piękne ubranka. Wow. No, ja jestem pod wrażeniem. Chcesz Sienę? Czy chcę Sienę? No. Kiedyś bym chciał, ale nie teraz. Nie taki był plan, stary. Ja nie mam punktów w administracji, żeby to korować wszystko. Trzeba było absolutnie załatwić. Trzeba było zatrudnić jakiegoś doradcę, który da mi punkty na przykład. To też nie jest głupie w sumie. W sumie tego zatrudnię. W sumie zatrudnię wszystkich doradców, którzy dają mi punkty plus 3. Po co mi tyle hajsu na przykład. A nawet może spromuję go, żeby dawał mi plus 4. Jej. No i daje mi plus 4. Chociaż dużo na niego płacę, ale daje mi plus 4. Dobra, oblegam Sienę. Armia, moja armia, przygotuj się na Maroko. Kurczę, tyle rzeczy do podbicia, a tak mało czasu. 1702 rok. A ja tutaj jeszcze Maroko muszę zjeść. Muszę Hiszpanię zjeść. Takie piękne Bizancjum. Ach, gdybym zjadł Tunezję i jeszcze to Bedże. A Polska rośnie na północ. Właśnie widzę, to jest przerażające. Czemu nie jesteś Rzeczpospolitą? Zajmij się w Rzeczpospolitą. A wiesz co, czegoś mi brakowało chyba? Honoru, godności. A Gdańska mi brakuje, wiesz? To zniszcz ich. Taki jest plan. No i powodzenia życzę. A ja w międzyczasie wypowiadam wojnę Maroku. Idę po moje. To są moje prowincje, a ja zabieram dla siebie.
Ach, po prostu, wyobraź sobie, jak to teraz wygląda z perspektywy tych wszystkich krajów, które mieszkają na tym świecie smutnym, gdzie połowa świata jest Polska, a połowa świata jest bizantyjska. Tak siedzą i takie, nie no, oni po prostu już są pogodzeni z faktem, że pewnego dnia nadejdzie, nie wiem, taka zaraza o nazwie Bizancjum. Tak jak spodziewają się, że każdego dnia mogą po prostu umrzeć na jakąś plagę, albo nie wiem, tam, że jakiś wulkan wybuchnie, ich zniszczy, wicher zawieje, tak niewątpliwie w pewnym momencie przyjdzie kolejna tragedia w postaci Polski, albo Bizancjum. Tak. I to jest trochę smutne. No. Podobnie jak ci buntownicy, którzy mi powstali znowu w miejscu, w którym nie powinni powstawać. Co tam się dzieje w ogóle? Proszę to powstrzymać, bo to jest nieporozumienie. Patrz, ratuję twoje terytoria od Sienny. Nie muszę tego robić, a robię. Więc o czymś to świadczy, tak? To jest moja... Ja co jest moją przyjaźń teraz deklaruję. Tak bardzo normalnie. Pomimo tego, że oplułeś moją córko, żono, siostrę. Naprawdę mam problem z overextension. Zapomniałem o Sienie, przepraszam. A teraz to mnie oplułeś podwójnie normalnie. To był przypadek, przepraszam. To ja ci pomagam, bo po prostu... O, ty grubasie, który jest chudy. Kurczę, no to ja tutaj takie... Ja się poświęcam. Ja żyły sobie... Naprawdę zapomniałem. No, ja nie wiem, po prostu... Oplułeś mnie po raz ostatni. No, za chwilę te wszystkie linie fortów... Widzę, że też postawiłeś już linie fortów. No, są dwie linie fortów, które na siebie patrzą. Nie, jeszcze nie mam, jeszcze się buduje. A, prawdziwa ten... się buduje. Aha, czy będą dwie linie fortów. No, rozumiem. No, to będzie jak granica południowej i północnej Korei. Będą na siebie patrzeć wiecznie żołnierzy, gotowi na oddanie strzału. Wiecznie czujni. Co się stało w relacjach naszych wielkich dwóch mocarstw? Jesteśmy tej samej wiary. Chociaż z drugiej strony, ty masz w swoich szeregach jakieś kurczę dziwnych reform, z tego co widzę, i katolików masz jeszcze u siebie. Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę, że ty masz katolików u siebie? Czemu oni jeszcze żyją? Oj, ledwo już tam zipią. Tam ledwo to wszystko jest świeże podpite. Ale zipią, stary. Zipią, że tak powiem. Dobra, nawracam kolejne prowincje, super, a czy nie, kuruję kolejne prowincje, chciałem powiedzieć. Dlaczego ta armia tutaj jeszcze nie dotarła? Niby gramy na trójce, a mam wrażenie, jakbyśmy grali na dawnej jedynce. Naprawdę, tak powoli to wszystko idzie. Ale mam nadzieję, że to dosyć szybko jest. Ja właśnie biję się z całą północną Europą. Aha, a ja właśnie dostałem króla, a czy proszę, króla, generała, który jest takim typowo antypolakiem. Trzygwiazdkowy, nazywa się Herakleios Basileos. Ludzie, którzy tak się nazywają, to widać, że to są ludzie stworzeni do wielkich czynów. Trzygwiazdkowy, 6 szoku. Można powiedzieć szokujący generał. Tak. Iście szokujący generał. Czy oni się nie wbili? Nie, myślałem już. Już myślałem, że ktoś tutaj by mnie wbił. Dobra, ci powstrzymani. Co jeszcze mogę stworzyć? Mogę tutaj stworzyć jakiś tam state. Tworzę więc. Why not? State, twórzcie się. Jeszcze skorujmy to. Super. Kurczę, brakuje mi punktów administracyjnych. Skąd wziąć punkty administracyjne? No jak to skąd? Ukraść najlepiej. No najlepiej ukraść od estate'ów. Zapomniałem o nich zupełnie, wiesz? Tak dawno nie graliśmy w tę grę, że ja zapomniałem, że w ogóle jest taka opcja. Dawać mi tutaj swoje punkty. Na bogatości. Super. Call diet tutaj zrobię. Wzywam wasze diety, za zbyt grubi jesteście. I generała mi dajcie. I teraz dajcie mi military support. No i teraz rozmawiamy, kurczę. No i to jest rozmowa. Teraz to rozumiem, to jest rozmowa. Co tam się... Czemu Girga w ogóle jest jeszcze... Nawracamy ją. Dobra, rozumiem. Mam linię punktów dyplomatycznych. Co by z tym zrobić? Wiem, spustuję La Manche. Nie mogę. Jak to? Bo nie jest skorowana jako jedyna. Cholera jasna. Widzisz i nie grzmisz, Panie Boże. Widzisz, co się u mnie dzieje w kraju? Co się tam u ciebie dzieje? Pokaż mi, co się tam dzieje. No, zobacz, ile ich jest. Nie pomóc ci może? Wiesz, mogę nam wysłać jeden regiment. Czy jak chcecie, to możesz pomóc, ale ich i tak zoram. No, czy wiesz, tutaj nie musisz nikomu nic udowadniać, to wiesz, to nie jest konkurs długości penisa. Mogę tam wysłać 30 tysięcy żołnierzy, tak po prostu. Dawaj. No to idą powoli na północ. W sumie to możesz mi po prostu dowolnie zapukać. Nie wiem, czy to jest moment. No możesz mi dowolnie. Już ci wołam. No dobra, to się zajmę Lorraine przynajmniej. Mam tutaj akurat armię daleko. Czy będę miał czarną flagę? Nie mam, okej. Okay. To akurat moja armia została. To teraz patrz, moje 22 tysiące z Herakleiosem Basileusem idą na twoją Ferrarę. Uratują ją, nim ona upadnie. No w sumie nie będzie to trudne, bo mają minus 65, więc raczej to żaden ratunek, ale no.
Legendy będą śpiewać legendy o tym momencie, tak? O zwycięstwie wspaniałym. Z czym walczymy? Piękne mapy dyplomatyczne, aż muszę to zobaczyć. Prosta Europa. No w sumie. To Starz tak najprościej, bo Brandenburg jest cesarzem. A właśnie stackwipuje 40k, nie udało się stackwipuje. A ja ze stackwipuje Lorraine. Albo i nie, bo przeliczyłem jak tylko swoje siły. Ale wygrać to chyba wygram. Uciekli przede mną. To grube grubasy. Dokąd wy uciekacie? No do Mantui na pewno nie uciekacie, to za 1000 żołnierzy nam zostawiliście. Co tam być w ogóle? Okej. Dokąd oni idą? Ene due rabe. Złapał bocie grzabę, a moje armie się już zjednoczyły tutaj. Uratowałem w ogóle Włochy. Ja jestem jak Napoleon, chciałem powiedzieć. To jest kampania włoska, tyk. Tak, jestem jak Neapol. To będzie tytuł odcinka. Być jak Neapol. Czyli że co, że dobre pizze robisz? Dokładnie tak. Dokładnie tak. I am Neapoleon. No dobra. Idę ich tam powstrzymać w twoim kraju. Będę taką twoją bojówką młodzieżową, wiesz, tam pobiegnę i zrobię porządek. Pałkami po twarzy im tam uderzę kilka razy i się skończy. Co tu się dzieje? Co wy tu? Wy tu macie fort jeden ukryty na wyspie. Natychmiast ich powstrzymać. To jest nieporozumienie po prostu. Nieporozumienie. I tyle w temacie. A co tu się dzieje? Czemu ktoś tu oblega Warszawę? Czy ja mam z napami zrobić porządek grubasy? Już przestali. Ja już miałem śpiewać piosenkę Warszawo walcz. Ale wystraszyli się. Trochę. Ty naprawdę uciekają przede mną jak tylko mogą. Nie ma z czym walczyć. Chyba, że z Brandenburgią, którą tutaj widzę i którą mogę dopaść. Halo, Brandenburgio, bo mam dla ciebie tutaj zagadkę. Co to jest duże i różowo-purpurowe i głodne twojej krwi? Nie wiem, się tak mówi. Tak, to Bizancjum. Halo, stój! Gruba... Złapałem. No i złapałem, super. I niszczę armię Brandenburgii. Może nawet ze skutku, nie ze skutku, uciekli. W ostatnim momencie. Uciekli przed swoim przeznaczeniem. No, ale spokojnie, jeszcze ich dorwę. Wiesz, powinna być opcja możliwości zdrady sojusznika w trakcie trwania wojny. Możesz po prostu się spisować. To jest takie realistyczne, takie wiesz, że zdradza i takie nagle, a teraz skoro już jestem w Polsce, to teraz wszystkie twoje kobiety jadą do mojego kraju na przykład. Ja to widzę. To by się sprawdziło. To byłaby bardzo dobra i ciekawa, interesująca, intrygująca zarazem mechanika, moim zdaniem. Powinniśmy się nad tym zastanowić. Uratowałem Poznań. Good. Dawaj tych Szwedów teraz, bo mają 28%. Wydajesz mi takie małe zadania. Z mojej Bizancjum stworzę to rzeczy wielkich, ogromnych, jak niedźwiedź przed dietą. Takich rzeczy jestem stworzony. Nie, kurczę. A ma pan dowód? Czyli no, osobisty jakiś tam posiadam. Teraz masz moją fortę nowe zobaczyć. Czy tak pani będę potrzebował? Ale są tam, wreszcie co. Mapa fortów. Pokaż mi. No, masz 3 tylko. Ja mam całą linię fortów. Całą linię. Stary. To jest w ogóle miłość, radość, szczęście, dostatek. Podobnie jak moje Bizancjum, to powoli robi Mare Nostrum. Powoli robię Mare Nostrum. Chociaż ten twój handel Wenecji troszeczkę psuje moje plany Mare Nostrum. Naprawdę. Musimy się dogadać w tej kwestii, bo to trochę... O nie. O nie! Co ja zrobiłem? Co? Mam 117 overextension. Wybacz mi, panie, bo zgłosiłem. Tam nic się nie stanie. No, trochę buntowników będę miał. Źle to obliczyłem. Nie ukrywam. Nie planowałem mieć tyle overextension. No, ale stało się, to się stało. Może będę harsh treatmentował, co się da w sumie. To zawsze będzie więcej tego absolutyzmu, który jest tak mitycznie dobry, nie? Nawet nie mitycznie, po prostu jest dobry. A ile masz? Niewiele. Absolutyzmu mam niewiele. Chciałbym mieć go więcej, ale no. Ja mam 120. Masz chociaż 20? Nawet nie wiedziałem, że można mieć ponad 100 absolutyzmu. To właśnie po to kortynkam. Ale powyżej 100 ci nic nie daje. To po prostu jakby mi spadło legitymację teraz, legitymacji. To wiesz, to po prostu nie tracę przez to admin efficiency. No ja mam 44 absolutyzmu. No, a to już nie tak źle. No nie tak źle, ale to wiesz, to się tak... To też nie jest najlepiej, no, nie ukrywajmy. Mogłoby być o wiele lepiej. Ale jak tutaj potegujemy tutaj te autonomie, tutaj pluję na was totalnie.
wpluję na was totalnie. Dawać mi absolutyzm. Dawać ten absolutyzm. O, dobrze. Nie obchodźmy to, że się buntujecie. Mam Polskę po swojej stronie, która mi pomoże z każdym buntownikiem, jaki wybuchnie. Prawda, Polsko? Tak. Dokładnie tak. Przemówiła Polska. Wielka i potężna. Powiedziała, tak jest. Tak było, tak będzie. Pyk, pyk. I w sumie no to tyle mogłem zrobić. No to, żem se poklikał, żem se poklikał. O, tutaj jeszcze mogę. Pyk, absolutyzm. W sumie jeszcze wszystko, nic więcej. Nie, jeszcze tu mogę. Super. To klikam. Pyk. I pyk. I pyk. Pięknie. Wybuchnę w sobie kraj za chwilę normalnie. Tak to się skończy. W razie co ci pomogę, ale wątpię, żebym musiał. No, kiedy Portugalię atakujesz? No jeszcze nie atakuję. Na razie są plany ustabilizowania kraju i skorowania prowincji, których mam dość sporo do skorowania. No, kraj się zestabilizuje w trakcie wojny. Wojna jedynym, wiesz, źródłem rozwoju. Mam 51 absolutyzm. Jej! No, to nie jest to dużo, ale wiesz, no. Ale. Niewiele mam. Ale lepiej. Jest lepiej niż było, to na pewno. Swoją drogą w Konstantynopolu, nie wiem jak u ciebie tam w ogóle, w jakimś tam. Boże, nie będę mówił tego słowa. Chciałem teraz nawiązać, no nie powiem tego. Nie wolno, ale nie wiem jak tam u ciebie w Polsce, Ciemnogrodzie, no to jest dobre określenie, takie neutralne. Nie tam, nie wiem jak tam u ciebie w Ciemnogrodzie, ale u nas jest już oświecenie w Konstantynopolu. W jednej prowincji. W jednej prowincji, ale jednak. W tej najważniejszej prowincji. W tej najważniejszej. Tak, dajmy. To taki, ale to taka latarnia, rozumiem, zielona, żeby wiedział, tak. Gdzie iść. Tak, dokładnie. To jest latarnia intelektu. Problem w tym, że oczywiście oświetla ci drogę do mojego kraju. Przez moje forty oczywiście. Dość potężną linię fortów. Muszę te forty w fortece zamienić. Będę czuł się bezpieczniej, gdy będę wiedział, że tam są same fortece. Trzeba się tu zablokować. Niewiele to da, ale lżej nam będzie umierać. Pyk, pyk. I jeszcze po drugiej stronie, standardowo, elegancko. Tworzy się piękna, wspaniała linia fortów. Coś ty zrobił z tym naszym. Trochę się musiałem ograniczyć, bo zły Wargo. Casus Belli wybrałem, płaciłem diplopoint. Kurczę. Wziąłem ten, co chciałem. To przerażająco teraz wygląda. Ty się stajesz zbyt potężny. Ja tu byłem potęgą ekonomiczną. Ja tutaj byłem potęgą. Ta gra powinna się kończyć w 1700. Ta gra powinna się kończyć w 1700. Wtedy bym tworzył największy. W 1700 było za późno nawet. Kurczę, jak tak można? Jak tak można? Byłem taki potężny, taki fajny, a potem przyszła Polska. Już. W ogóle nasza granica wygląda obrzydliwie. Obrzydliwie, rozumiesz? Obrzydliwie. Nie. Wygląda obrzydliwie, bo postawiłeś forty jakieś swoje głupie konstrukcje na naszej granicy. To tak jakbyś bał się, że ja cię zaatakuję. Ja ciebie. Stary, to ty mnie zaatakujesz prędzej czy później. Ja to wiem. Ja to kurczę wiem. Niestety. I czekam na ten dzień. Ale ten dzień nadejdzie dopiero przy okazji kolejnych odcinków. Bo ten jest naprawdę długi. No, więc chyba musimy zakończyć. Więc dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. W dzisiejszym odcinku podbijaliśmy większość świata. W sumie. Ja południową część świata, a ten prawdziwy świat, ten, który się liczy, Europę w sumie. Więc no, Polska chyba będzie potężniejsza niż Bizancjum. Chyba już jest. W sumie jak bardzo jesteś potężny? Ile masz developmentu teraz? Obecnie? Prawie 2000. Ja mam 1459. Co za przerażający. Szkoda, że nie 453. Jakiś śmieszny historyczny żart. Śmieszny historyczny żart. Tym i tym historycznym żartem kończymy ten odcinek. Razem z nami był Zlebik, do którego kanału? Kanału? Tak, do którego kanału? To jest dobre wspomnienie. Do którego kanału? Tak, do którego link do jego kanału znajdziecie w opisie tego filmu. Więc no, pa pa. Trzymajcie się i cześć. Czekam.